prowadzi nasz wysłannik Marcin Wolniak, którym właśnie w tej chwili się połączymy. Kochani, za moment, dosłownie za parę sekund na antenie Polskiego Radia Londyn, wywiad specjalny z Beatą Kosidrak. Gorąco zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Marcin Wolniak, Polskie Radio Londyn. Marcin śpiewa z gwiazdami. Już 15 listopada w Manchesterze, a 16 listopada w Londynie zagra grupa Legenda. 41 już lat na scenie, dziesiątki wielkich przebojów, no i ta charyzmatyczna wokalistka na froncie i właśnie ona, sama Beata Kosidrak jest dzisiaj naszym gościem w Polskim Radiu Londyn. Witaj, Beato. Witam serdecznie, witam Londyn. Zapytam na początku o właśnie twoje związki z Londynem, ponieważ ty tutaj już wiele razy śpiewałaś. Czy lubisz tu wracać? Czy masz swoje ulubione miejsca w Londynie i czy na przykład lubisz tutaj chodzić na zakupy? Bo słyszałem, że w Nowym Jorku bywasz na zakupach na przykład. Zacznę od tego, że bardzo lubię przyjeżdżać do Londynu, ale głównie ze względu na cudowną publiczność, która zawsze nas wita niesamowicie i jest, ma taki entuzjazm w sobie niezwykły. Ja zawsze nie mogę się doczekać tej atmosfery właśnie. Niestety jak przyjeżdżamy do Londynu, to jest po prostu zbyt mało czasu, żebym mogła tak troszeczkę spędzić więcej czasu na shoppingu, bo kiedy się wyjeżdża do Stanów, to wiadomo, że trzeba troszeczkę dłużej tam być i wtedy ja tam mam czas, a tutaj nie. No ja bardzo bym chciała kiedyś przyjechać i po prostu tylko i wyłącznie oddać się zwiedzaniu i właśnie robieniem zakupów. Na razie to z tego co wiem, mamy tylko 2 dni, więc to zbyt mało czasu. Polonijna publiczność jest chyba bardzo specyficzna, bo są takie piosenki, które ona kocha wyjątkowo, na przykład Małpa i ja, albo Dwa serca, dwa smutki. Czy ty też zauważasz na waszych koncertach poza krajem jakąś taką tęsknotę za ojczyzną, która się w tych piosenkach właśnie przejawia? No, wymieniłeś takie piosenki, które rzeczywiście są bardzo ważne w ogóle w naszym dorobku, ale one są ważne również dla naszej Polonii. To zauważyłam nie tylko w Londynie, ale w Stanach również. Myślę, że pewna głębia tych tekstów gdzieś pozostaje w sercach, w polskich sercach i te piosenki są bardzo dla nich ważne. Każdy człowiek odnajduje w piosence, w tekście cząstkę siebie. Akurat te piosenki coś takiego mają, jakąś taką wartość ponadczasową, powiedzmy to. To zresztą ja z wielką przyjemnością naprawdę śpiewam je dla Polonii. Fakt, że czuję taką inną trochę energię. Nie jest łatwo mieszkać z daleka od swojej rodziny, od swoich przyjaciół. Jednak to jest duża więź i jest wielka tęsknota. Te piosenki być może mają w sobie taką nutę pewnej jakiejś tęsknoty. W ubiegłym roku 40-lecie Bajmu, wielka trasa koncertowa po największych halach w Polsce, ale też w miejscach, w których wcześniej nie graliście. Ja też miałem okazję być świadkiem koncertu w Katowicach, w Spodku. Niesamowita energia, ale też bardzo piękna, widowiskowa oprawa tego całego wydarzenia. Zdjęcia, jakieś wspominki, teledyski. No, niesamowite wrażenie na mnie zrobił ten koncert. Ale był też singiel, My. Singiel z okazji tego 40-lecia, nowa piosenka. Więc zapytam tak, 40 i co dalej? Czy nowy album już jest na horyzoncie i czy powstały jakieś nowe piosenki? Bardzo się cieszę, że ci się podobała koncert 40-lecia, bo rzeczywiście bardzo dużo pracy, wysiłku, wielu osób te koncerty powstały. No tak trudno w ciągu 2,5 godziny zamknąć te 40 lat, dlatego wymyśliliśmy, że czas koncertu będzie podzielony na 4 dekady i naprawdę do tego bardzo, bardzo dużo trzeba było się przygotować, ale myślę, że to fajnie wyszło i bardzo serdecznie dziękuję za miłe opinie. Co dalej? No Bajm się nie zatrzymuje, po prostu pociąg jedzie dalej i na początku przyszłego roku usłyszycie nową piosenkę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Czy to znowu będzie taki klimat typowo bajmowy, czy jakieś zaskoczenie tym razem? Wiesz co, trudno powiedzieć, ale ballada robi wrażenie, myślę. Jest to tekst o dojrzałej miłości i jest piękna melodia. Jest to, myślę, że nowocześnie zaaranżowany kawałek, więc myślę, że się spodoba, bo jest o czymś. No i to jest praca zespołowa, więc bardzo to jest miłe, że po tylu latach, po 26 latach akurat w tym składzie naszym personalnym potrafimy jeszcze się zamknąć gdzieś fajnie na Mazurach, wiesz, i pracować nad nowym materiałem. Tak się stało i to jest coś pięknego. My potrafimy wejść do studia, bawić się jeszcze dźwiękami, pracować i myślę, że to będzie piękny prezent na nowy 2020 rok. Beata, jesteś już na tym etapie kariery i na tym, bym powiedział, poziomie sławy, że powstają o tobie sztuki teatralne, bo na przykład Teatr w Szczecinie przygotował taki spektakl Być jak Beata. Ty widziałaś tą sztukę, więc zapytam, jakie wrażenia, jak to całe przeżycie, zobaczyć swoje piosenki i sztukę o sobie na scenie teatralnej. Tak,
to jest w ogóle przepiękny pomysł, który się narodził. Ja od razu powiem, że nie jest to stricte spektakl o mnie. To jest spektakl oparty na castingu jakby do roli. Film będzie powstawał o mnie i trwa casting. Wchodzą różni ludzie na scenę, aktorzy są świetnie to grają, naprawdę, którzy gdzieś tam w swoim życiu albo spotkali mnie, albo jakaś piosenka zagra wielką rolę w ich życiu. To są przede wszystkim życiorysy ludzi, przeróżnych, w różnym wieku. I gdzieś tam moja muzyka, nasza bajmowa muzyka się pięknie splata. A co mnie niezwykle, oprócz gry aktorskiej, co mnie strasznie spodobało, w tym spektaklu gra czterech chyba muzyków, czy pięciu, przepraszam, i nasze piosenki zostały zupełnie inaczej zaaranżowane. I ktoś naprawdę się przyłożył i zrobił to inaczej. I to było coś pięknego, naprawdę. Wyszła piosenka Ucz się i na początku nie poznałam w ogóle własnej piosenki, więc to było dla mnie wielkim zaskoczeniem i jednocześnie szacunek po prostu dla tych muzyków, którym się chciało naprawdę to zrobić i zrobili to profesjonalnie bardzo. A poza tym jest bardzo dużo takiej emocji fajnej w tym spektaklu, bo od naprawdę śmiesznych sytuacji, naprawdę śmiesznych, ze łzami w oczach prawie, bo widziałam publiczność, która obok mnie siedziała, to po momenty takiej zadumy nad życiem, nad sensem życia, więc naprawdę warto zobaczyć ten spektakl. Ja wiem, że jesteście daleko stąd, ale ten spektakl w tej chwili ruszył w trasę po Polsce i na przykład wczoraj był grany w Kielcach, wcześniej w Warszawie dwukrotnie, więc jeśli ktoś będzie w Polsce, to serdecznie polecam. A gdyby miał powstać taki film o twoim życiu i o twojej karierze, to która aktorka czy wokalistka powinna cię zagrać? Czy masz taki wybór, gdybyś miała zdecydować castingowo, jaka to byłaby osoba? Może córka Kasia, bo w końcu i głos podobny, i uroda też wielka. No, barwa to czasami wręcz taka nie do odróżnienia, bym powiedział. Wiesz co, nie wiem, nie myślę o tym jeszcze, nie myślę o tym. Ja bym bardzo chciała, żeby powstał musical, wiesz? Tak jak na przykład był musical Mamma Mia na podstawie utworów Abby. Bo wydaje mi się, że tutaj dobry pomysł na scenariusz, dużo muzyki, dużo treści. Wiesz, to tak, tekst i tak dalej, jest tyle piosenek, jest archiwum po prostu naprawdę niezwykle bogaty, więc z tego można czerpać. I bardzo bym chciała, żeby coś takiego powstało, bo myślę, że do tej pory nikt się o to nie pokusił, także... Myślę, że jest to pomysł trwają dla polskich rozmowy, twórców. Trwają rozmowy, zobaczymy. Ostatnio dała się też poznać jako kapitan jury w programie Śpiewajmy Razem All Together Now. No to spytam, jakie wrażenia po spotkaniu tak wielu uzdolnionych ludzi i na ścianie i przed ścianą, a jedna z finalistek przecież śpiewała twoją piosenkę i w dodatku też Beata. Tak, i zaprosiłam ją do... Beata zaśpiewała ze mną na koncercie. Wiesz co, ja się za bardzo do takich programów oceniających nie zrywam, ale tutaj to była trochę inna sytuacja, bo to był generalnie po prostu program polegający na dobrej zabawie, może w ten sposób, a jeśli ktoś rzeczywiście pojawi się z piękną barwą i pokaże się, to będzie jego spełnieniem, albo pomoże mu w karierze, to trudno powiedzieć, no to jest fajne. Ale nie ma takiej, wiesz, w tym programie nie było takiej spiny, że ja będę oceniała wszystko od A do Z, prawda, rozdrabniając wykon po prostu tego człowieka, więc to nie o to chodziło, ogólne wrażenie i to, że ludziom się chce śpiewać. A poza tym, wiesz co, ta atmosfera tam na tej ścianie, poznałam tych wszystkich ludzi przeróżnych i oni być może myśleli, że no, Beata przyjdzie taka gwiazda i tutaj będzie. Okazało się, że się świetnie po prostu również bawiłam w tym programie i mam nadzieję, że to było widać. I poznałam tych ludzi i do tej pory mamy ze sobą fajne relacje, więc zżyliśmy się ze sobą. W ogóle produkcja tego programu fantastyczna i miło to wspominam. To kolejne przeżycie. A gdyby pojawiły się takie propozycje, a może się pojawiły, żebyś była również jurorem w programie The Voice of Poland, to przyjęłabyś to bez zastanowienia? Moi drodzy, od pierwszego odcinka jakby byłam zaproszona jurorem do tego programu. Te zaproszenia pojawiały się bardzo często, ale ja akurat albo grałam dużo koncertów, więc dla mnie niezręcznością by było, gdybym zostawiła po prostu swój zespół i oddała się tylko i wyłącznie jakby programowi. Więc ja miałam inne zobowiązania. Może w ten sposób. A jeżeli masz teraz chwilę taką dla siebie, chwilę wolnego czasu, na przykład w pięknej Hiszpanii słonecznej, to czego najczęściej słuchasz i którzy wykonawcy, obecni teraz młodzi wykonawcy na rynku, są dla ciebie interesujący, inspirujący, których podziwiasz, których po prostu najchętniej słuchasz? Kiedy jestem w Hiszpanii, to słucham przede wszystkim szumu morza, wiesz?
chcę wypoczywać. Ja po prostu wyrywkowo słucham tego oczywiście, co się dzieje w polskiej muzyce. No dzieje się tak sobie jak zwykle, no różnie. No. Albo to są zapożyczenia bardzo często świata muzyki, ale dużo się dzieje w takiej muzyce, powiedzmy, klubowej, fajnej. No wiadomo, że fajnie sobie radzi Podsiadło i to jest fantastyczne, że tak o Hemingway, no na przykład. Jest dużo takich ciekawych Zawiałow na przykład. No nie wiem. Właśnie, chciałem zapytać o Darię Zawiałow, dlatego że jak ja oglądam jej koncerty, jak widzę jej energię na scenie, no i też ta po prostu rockowa dusza, no to przypominam sobie trochę ten rockowy okres zespołu Baim. No, jednak jest coś takiego drapieżnego w tej dziewczynie, co jest jakby taką trochę kontynuacją twoich poczynień lat 80. Wiesz co, nie widziałam koncertu Darii. Brałam z nią udział w takim projekcie koncertów w Polsce. No śpiewa co innego, trudno mi ocenić, prawda, czy ona śpiewa rockowo, nie umiem. Myślę, że definicja rockowego śpiewania jest tak dalece już zapomniana, że jak ktoś tylko mocniej trochę zaśpiewa, to mówi się, czy pisze, że ma takie rockowy pazur. Rockowe śpiewanie na tym polega, naprawdę. To jest zupełnie inna technika śpiewania i tak mówię, no nie widziałam, ale życzę jej wszystkiego najlepszego, bo jest bardzo fajną osobą, poznałam ją i słyszę, że fajne rzeczy nagrywa i śpiewa. Listopad za pasem, w listopadzie, tak jak mówiłem wcześniej, Baim w Manchesterze i w Londynie, czyli Baim w Wielkiej Brytanii, no a w grudzień najczęściej kojarzy się z Sylwestrem i Baim zawsze na koncertach takich telewizyjnych, wielkich, sylwestrowych widowiskach. Czy również w tym roku już to jest zaplanowane? Wiesz co, ja się tym nie zajmuję, ja mam swój management i oni to rozprowadzają. Nie wiem, trwają rozmowy, jest kilka zapytań, więc zobaczymy, trudno mi powiedzieć. Jeszcze... Na pewno nie będę siedziała w domu. Jeszcze to nie jest przed wiadomo. Telewizorem. Na koniec pytam jeszcze o te stroje, no bo Beata Kozidrak kojarzy się od razu z tymi kostiumami scenicznymi, z tą piękną całą oprawą występów, ale spotykasz się przecież czasami też z krytyką swojego wizerunku i powiedz mi, czy po tylu latach na scenie ta krytyka cię jeszcze dotyka, czy wręcz odwrotnie uważasz, że ten hejt jest po prostu wpisany w twój zawód? Wiesz co, mnie nie interesuje, jak się jakaś pani Kowalska na ulicy ubiera, a później na przykład napisze jakiś hejt i wiesz, że się nie podoba. Mnie to naprawdę nie interesuje. Ja się nazywam Beata Kozidrak i się ubieram tak, jak ja chcę, ale mi się to komuś podoba albo nie. To już mnie w ogóle nie dotyka, czy ktoś się napisze tak, czy inaczej. Po prostu ja jestem od tylu lat sobą i nikt mi nie powie, jak ja mam się ubierać. To jestem ja. To tak jak ja bym ci powiedziała, że masz od jutra jeść same jogurty na przykład, nie? Przydałoby no, się. Proszę cię. Przydałoby się. Okej, Beato, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Kolejny raz miałem tą okazję, jest mi bardzo miło. Nasz program nazywa się Marcin śpiewa z gwiazdami w Polskim Radiu Londyn. No i na końcu zawsze śpiewam z zaproszonym wykonawcą. Udało mi się z tobą zaśpiewać o tobie. Śpiewaliśmy już też Upiłam się tobą, ale ty w swojej karierze nie masz zbyt wielu duetów, ale masz jeden, który bardzo się spodobał publiczności. To jest oczywiście duet Tyle chciałem ci dać z Mirosławem Brygułą z zespołu Universe. To może na koniec uda nam się fragment zaśpiewać, co? Co to no to sądzi? Jaki fragment sobie życzysz? To początek. To ja zacznę i Beata zaśpiewa tam, gdzie Beata śpiewa zazwyczaj. Okay. Tyle chciałem ci dać, deszczem kwiatów okryć cię. Czasem porwał mnie wiatr, chciałem siebie odnaleźć, lecz nie mam mnie. Tyle chciałam ci dać. Zapomniałam. Zapomniałam tekstu. Ubrać miłość w spokój słów. Dobra. Tyle chciałam ci dać, ubrać miłość w spokój słów. Gdzieś byłeś, a ja twoich oczu szukałam i twoich ust. Marzenie spełnione. Ja bez ciebie zginę. Beata Kozidrak w Polskim Radiu Londyn. Zapraszamy na koncerty Baimu w Wielkiej Brytanii. Beato, pozdrawiam cię serdecznie. A teraz... Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. I zapraszam na koncerty. Jak zwykle będzie się działo i jak zwykle będą to niezapomniane spotkania z wami, kochani. A teraz dla wszystkich słuchaczy zespół Baim, ostatni singiel, czyli piosenka My. Zapraszamy.